Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj na rynku w Kałuszynie, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim. I w tym odcinku chcę Wam pokazać, gdzie w Kałuszynie znajdowały się kiedyś dwa cmentarze żydowskie. I w tym celu udamy się do dwóch obiektów znajdujących się przy samym rynku. A pierwszym z nich, o dziwo, będzie ten wysoki kościół. Na frontowej ścianie tego kościoła w 1990 roku ówczesny proboszcz przyczepił jedną macewę z któregoś z kałuszyńskich cmentarzy żydowskich. Nad nią jest tablica Kałuszyn 1939, Polaków 3000, Żydów 6500, co mówi nam, że przed wojną Żydzi stanowili większość mieszkańców tego miasteczka. No i macewa ta to jedna z naprawdę niewielu odzyskanych złotych cmentarzy. No i niestety już mogę Wam powiedzieć, że będzie to też jedyna, która w tym filmie się pojawi. Być może mamy tutaj jeszcze oryginalną czarną farbę w miejscach litery P i Nun na górze. Świecznik w takim dosyć ciekawym miejscu. Macewę tą można oglądać. Między ulicą Warszawską, Polną i Pocztową jesteśmy teraz na terenie starszego z dwóch cmentarzy żydowskich w Kałuszynie. Powstał on w XVIII wieku. Miał on między 3,5 a 4 hektara. Otoczony był przed wojną murowanym płotem. Jednak dzisiaj niestety na jego terenie nie znajduje się park, a urząd miejski w Kałuszynie. I jak możecie się domyślić, cmentarz został zniszczony w czasie II wojny światowej, pewnie również po niej. Podobno już w 1964 roku nie było po nim absolutnie żadnego śladu, żadnej macewy, żadnego nagrobka, ogrodzenia również nie było. No i w późniejszych latach cmentarz został zabudowany m.in. przez Urząd Miasta, ale wydaje mi się, że był on na tyle duży, że jego teren sięgał daleko w stronę wschodnią, poza dzisiejszy teren budynku urzędu. Z tego cmentarza to będzie wszystko. Wybierzemy się teraz na drugi, nowszy cmentarz żydowski. Tam opowiem Wam trochę o historii Żydów w Kałuszynie i pokażę Wam pomnik, który przynajmniej na tamtym cmentarzu się znajduje. A teraz jesteśmy po wschodniej stronie cmentarza katolickiego, który do dzisiaj w Kałuszynie funkcjonuje. No i jesteśmy na terenie nowszego z dwóch cmentarzy żydowskich. Widzimy, tutaj jest wstawiony pomnik. Długo była to jedyna rzecz, która o cmentarzu tym świadczyła. Natomiast teraz przy drodze krajowej widzę jeszcze jakieś trzy małe pomniki. Zaraz tam podejdziemy, zobaczymy, co upamiętniają. Choć podejrzewam, że prawdopodobnie egzekucje z czasów II wojny światowej, które się tu odbywały. Dokładna data założenia tego cmentarza nie jest znana, choć niektórzy widzę, że przypuszczają, że jest to przełom XIX i XX wieku. Wszystkie linki do źródeł, z których korzystałem, macie w opisie. Datę przytacza strona cmentarzeżydowskie.pl. Prawdopodobnie cmentarz ten założono z powodu tego, że stary cmentarz był już przepełniony. Pomnik zwieńczony gwiazdą Dawida. Na dole znicz. Pamiętamy Kałuszyn. Szkoła podstawowa pewnie zajmuje się jakoś tym cmentarzem. Dużo kamyczków poukładanych zgodnie z żydowską tradycją upamiętnienia zmarłych. Dwa znicze dosłownie i dużo żonkili, co najprawdopodobniej ma związek z tym, że kilka dni temu była rocznica wybuchu powstania w getcie żydowskim. No i tablica informacyjna. Nowy cmentarz żydowski w Kałużynie. Najstarsze groby pochodzą z początku XX wieku. Żydzi mieszkali w Kałużynie od 1714 roku i przez wieki przyczyniali się do rozwoju miasta. Pod opieką rabinów pracowali głównie jako handlarze i rzemieślnicy. W dniu wybuchu II wojny światowej w Kałuszynie mieszkało 5200 Żydów, około 60% populacji miasta. Setki z nich zamordowali niemieccy okupanci we wrześniu 1939 roku. Okupacja przyniosła kałuszyńskim Żydom wielkie cierpienia. Niemcy założyli w mieście getto, zabijali Żydów w masowych egzekucjach w mieście i na terenie cmentarza, a pozostałych wysyłali do obozu zagłady w Treblince. Tylko nieliczni przeżyli Holokaust. Pamięci kałuszyńskich Żydów pochowanych na tym cmentarzu oraz zamordowanych w latach 1939-45. Niewinni, którzy zginęli, uświęcając imię Boga, kochani przez swój lud za życia i po śmierci. Na dole dwie daty.
Jedna w kalendarzu gregoriańskim, druga w kalendarzu żydowskim, rok 2017 lub 5777. I widzę, że po angielsku jest jeszcze dopisek, że pomnik ten został ufundowany przez rodzinę i przyjaciół kałuszyńskich Żydów we wsparciu Amerykańskiej Komisji do Spraw Zachowania Amerykańskiego Dziedzictwa poza granicami Stanów Zjednoczonych, ale nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa tego organu po polsku. Na tym terenie, jak widzicie, niespecjalnie coś się wydarzyło. To znaczy cmentarz został zniszczony. Miał on między 3,5 a 4 hektara. Nie ma po nim żadnych śladów. Wydaje się. Raczej dosyć swobodnie porastają go drzewa. Masowe groby, które po II wojnie światowej jeszcze było widać, dzisiaj też już podobno są przynajmniej nieoznakowane. Nie wiem, czy dałoby się je tak na oko znaleźć. Było dużo planów po wojnie zagospodarowania tego terenu, ale ostatecznie nic nie doszło do skutku, oprócz wytyczenia tej gruntowej drogi. Kilka lat temu był plan wyłożenia jej asfaltem, ale po protestach Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy zaniechano tego pomysłu. Na pewno cmentarz został zniszczony, choć też prawdopodobnie w czasie wojny i również po niej nagrobki znikały. Nie ma tu za bardzo żadnej roślinności cmentarnej. Teren jest bardzo nierówny. Być może mapy terenu pozwoliłyby zobaczyć, gdzie znajdują się tutaj jakieś ciekawsze miejsca. Bo tam widzę jakieś niewielkie wybrzuszenie. Podejdziemy do niego. I potem pokażę wam jeszcze te trzy pomniki przy samej drodze krajowej, chociaż jest tam bardzo głośno. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Zobaczcie, bardzo charakterystyczne wzniesienie mamy tutaj przy tym zagajniku. Być może jest to jedna z masowych mogił osób rozstrzelanych tutaj w czasie II wojny światowej. Czy niekoniecznie. Drugie takie miejsce znajdziemy tutaj. Coś nawet zaczyna ten cmentarz porastać. I w ogóle dziwne, że on został taką łąką. Może kiedyś było tutaj jakieś wycinanie krzaków. Zobaczcie, tu też bardzo duże wzniesienie. Nawet jakiś kamień. Widać, że ktoś go odwracał. Po czym wnioskuję, że od drugiej strony także nie ma na nim żadnych napisów. Na ten moment niestety nic nie jest tutaj oznaczone. Przejdziemy jeszcze do tych trzech w oddali widocznych pomników. A zatem jesteśmy przy samym chodniku, przy drodze krajowej i rzucimy okiem na te trzy pomniki. Tutaj również są żonkile oraz kamienie. Wszystkie napisy są w języku hebrajskim. Oprócz dwóch linijek na skrajnie prawym pomniku, bowiem warto pamiętać, że alfabet hebrajski zapisuje się od prawej do lewej. Żydowscy męczennicy z Kałuszyna. A zatem są tutaj imiona osób, najprawdopodobniej, które zginęły w czasie II wojny światowej na tym cmentarzu i pewnie nie tylko. Raczej nie jest ich tutaj te około 6 tysięcy. Pewnie są to tylko osoby, które z imienia były znane. Natomiast, no tak jak podejrzewałem, jest to pomnik poświęcony osobom zamordowanym w czasie II wojny światowej, które należały do żydowskiej społeczności Kałuszyna. I warto zwrócić uwagę, że forma każdego z tych małych pomników pasowałaby do tego dużego, więc to wszystko musi być z 2017 roku jednym projektem zrobione. Mamy tutaj też trzy gwiazdy Dawida za plecami, drogę krajową. I z tego cmentarza to będzie już wszystko. Tu z kolei wielki dół jeszcze. Może to też byliśmy zbiorowa mogiła, która się trochę zapadła. Lub z jakiegoś powodu była na którymś etapie rozkopana. Ale to, co wam pokazałem, to tak naprawdę wszystko, co zachowało się po żydowskich mieszkańcach Kałuszyna. No i słowem ciekawostki mogę wam jeszcze powiedzieć, że gdy przed wojną powiększano cmentarz katolicki, który się tam znajduje, to od wschodniej strony na tą potrzebę dokupiono działkę od właśnie żydowskich właścicieli tego gruntu, który w jakiś przynajmniej
fragmencie był cmentarzem żydowskim. No i to wszystko w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.